3 albo 4 minuty to już było Nemo. Okej, okay, jesteśmy, witamy raz jeszcze. Mamy teraz całych 5 widzów, ale dla tych 5 właśnie za to, że, za to, że już tutaj są, to należy im się akurat kilka dobrych słów. Więc Jacku, co, jak, kiedy, a przy okazji, okazało się, że to u mnie awaria internetu. Wywaliło, dowiedziałem się właśnie od pozostałych domowników, że nie ma netu. O, tak, jest nas już 8, tak, 8, nie 8, więc Jacek, kontynuując, co, jak, kiedy i dlaczego zacząłeś w temacie takiego wolontariatu? Dobra. To jest tak, że tak jak powiedziałem na samym początku, no, że koło II wojny światowej, jak i wojny szeroko pojętej, no to zawsze oscylowałem w mniejszym lub większym stopniu, począwszy od modelarstwa, czytania książek, rekonstrukcji historycznej, poszukiwania jakiejś ekshumacji żołnierzy wraz z pracownią badań archeologicznych i historycznych pomost z Poznania tych szczątków dalej. Jest na terenie Polski i na terenie całej Europy po ostatniej wojnie światowej dalej bardzo duża liczba, która to nie została do tej pory odkryta. Jak i dość mocno byłem zaangażowany tutaj w historię miasta, między innymi Festung Breslau, się zajmuję badaniem tej tematyki. Prowadzę też kanał Echa z Festung Breslau, być może część widzów znany, bądź nie. Ale gdy wybuchła pełnoskalowa inwazja na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, to nie przypuszczałem, że w swoim życiu będę świadkiem powtórki z historii, że nie dość, że nie jest posprzątane jeszcze, jak i wszystko wyjaśnione po ostatnim światowym konflikcie, to stanę się świadkiem na żywo tego mniej więcej, czym czytałem, bo w wielu kwestiach, między innymi w przypadku zdobywania Mariupola przez Armię Federacji Rosyjskiej, to można podstawić inne dane, w sensie inne daty, inne nazwy ulic, ale schemat jest praktycznie ten sam, jak zdobywanie Wrocławia w 1945 roku przez Armię Czerwoną. Więc a przypomnijmy, Wrocław był tak dziwnie, specyficznie zdobywany, zdobyty nie został, Wrocław się poddał, a ilość ofiar bardzo głupiego działania rosyjskiego, radzieckiego wtedy jeszcze, przepraszam, widać jak się wjeżdża od autostrady A4 do Wrocławia i jest taki cmentarz żołnierzy radzieckich z garścią armatek, ZIS-3 i czołgów T-34. To jest jeden z dwóch cmentarzy, bo tam leżą tylko i wyłącznie oficerowie, reszta leży upchnięta dość mocno na małym terenie na tak zwanej Skowroniej Górze, troszeczkę dalej. Tak, takie specyficzne miejsce i tam się ma wrażenie, że się jeździ po grobach de facto, jak się tam rowerem wjeżdża. To można powiedzieć, że miałem déjà vu pod kątem schematu, że jednak Armia Federacji Rosyjskiej w wielu dziedzinach swojej doktryny jest dalej mocnym spadkobiercą swojej poprzedniczki, czyli Armii Czerwonej, zarówno pod kątem zachowania żołnierzy, jak i taktyki. Dalej jest to armia artyleryjska, gdzie nie da rady wejść żołnierz, to po prostu równają wszystko z ziemią artylerią. Przykładem jest Mariupol, Awdijivka, Bakhmut, Sewierodonieck, jak i inne miasta na terenie Ukrainy. Ale stwierdziłem, że nie mogę pozostać obojętny i dość mocno wtedy wybuch tej wojny no, wyleczył mnie z moich wcześniejszych no, zainteresowań, między innymi z rekonstrukcji historycznej, bo stwierdziłem, że jest nieodpowiednie bawienie się w piaskownicy no, w mundurze żołnierza z II wojny światowej. I kiedy jest teraz czas, ten czas tak, prawdziwej wojny. Tak, dokładnie. I wtedy to jest tak, że zacząłem słuchać, czytać, jak i badać to możliwości, no i w pierwszej kolejności pojechałem ze znajomymi na granicę, ale w pewnym momencie okazało się, że jest więcej kierowców niż uchodźców. No i summa summarum przywiozłem jedną Ukrainkę, która pojechała dalej z Wrocławia do kolonii w Niemczech. I stwierdziłem, że jednak te pieniądze, które idą na paliwo, powinny zostać wykorzystane w znacznie lepszy sposób niż po prostu przepalać je na autostradzie po jedną, dwie, trzy osoby. Więc zgłosiłem się do czasoprzestrzeni we Wrocławiu, to jest na ulicy Tramwajowej Sępolno. Tam jest taka stara zajezdnia tramwajowa, głównie tak, jest to hub kulturowy, tam się robi eventy, pomagają bezdomnym, etc. I ten hub się i ta zajezdnia tramwajowa się zamieniła w jeden wielki magazyn pomocy humanitarnej, bo bardzo dużo ciężarówek z Francji, z Niemiec, jak i z reszty Europy wolało przyjechać, rozładować się tutaj,
my przeglądaliśmy to, co przychodzi, i segregowaliśmy to, co powinno iść do wojska, co powinno iść do cywilów, co powinno zostać wydane uchodźcom na miejscu, bo Wrocław był zalany uchodźcami w pewnym momencie. Tych ludzi trzeba było nakarmić, wydać im paczki pod kątem przyborów higieny osobistej, kosmetyków, odzieży. Bardzo często były też specyficzne zapytania o wózki inwalidzkie, kule, bo to przyjeżdżali ludzie w różnym wieku, z różnym bagażem doświadczeń, ze różnymi schorzeniami. Ja tam bardzo często pracowałem w nocy z racji wykonywanych obowiązków zawodowych, czyli normalnej pracy to na etat, więc poświęcałem weekendy na to. I wtedy widziałem, jak bardzo szybko można rozładować całego tira i jak załadunek tego tira bardzo szybko znika, bo jest rozdawany. Rekordowo liczyliśmy w ciągu jednego dnia, obsłużyliśmy ponad 2000 uchodźców. Tak, to był czas mocnego sprawdzianu dla wrocławskich wolontariuszy, w części dla wrocławskich władz, bo też się musiały w to włączyć, no ale przede wszystkim to wy, wolontariusze, tam w tych miejscach byliście cały czas i dla nich non-stop. No i z tego, rozumiem, się wykluła nowa idea, że pomogliście uchodźcom tu u nas, to z czasem przeszliście na pomoc walczącym tam. To trwało troszeczkę tak dwutorowo, bo ze wspomnianym tutaj Piotrkiem Kaszuwarą, to my się praktycznie przed wybuchem wojny na Ukrainie, w sensie kontynuacją wojny to na Ukrainie, bo tutaj tu mówimy o pełnoskalowej inwazji, bo walki trwały 2014 roku, nie znaliśmy poza tym, że Piotrek mnie kiedyś zaprosił do programu, który prowadził, żebym powiedział o Festung Breslau. I widząc na tablicy na Facebooku, że szykuje się do wyjazdu do Ukrainy, że zbiera sprzęt i będzie jechał, no to ja po prostu zrobiłem jako typowy militarysta wietrzenie swoich szaf, pokojów i cały demobil, jaki miałem, tamte szczęść rzeczy tam dokupiłem, bardziej potrzebnych, których aktualnie wtedy nie miałem to na zbyciu, dałem Piotrkowi, Piotrek pojechał na początku marca 2022 roku, no i potem ten kontakt został. W międzyczasie oczywiście tego towaru zaczynało spływać do Wrocławia więcej niż można było wywieźć. Wręcz można powiedzieć, że z taką czułością wspominam to ten okres, no bo teraz jest o wiele mniej rzeczy, które można zawieźć na Ukrainę. No i zaczęliśmy ze sobą współpracować, no zaczęły się zawiązywać kontakty, zaczęliśmy poznawać tych ludzi tam na Ukrainie, którzy zaczynali się zwracać z konkretnymi potrzebami. I w maju 2022 roku zawiązaliśmy fundację, która tutaj działa aktualnie prężnie do dzisiaj. Aktualnie staramy się ją rozwinąć, wejść na troszeczkę inne tory niż tylko pomoc cywilom, jak i to wojskowym, to na terenie Ukrainy, żeby zająć się też tutaj ludźmi, zwłaszcza dziećmi, tutaj to na terenie Wrocławia, jak i to na terenie Polski, pod kątem warsztatów, jakichś tam półkolonii, etc., bo nie można zapominać, że te dzieci są bardzo często też straumatyzowane dalej, w dalszym ciągu nie potrafią się odnaleźć w społeczeństwie. I to jest tak, że ja swój pierwszy wyjazd, Piotrek to praktycznie cały czas kursował między Polską a Ukrainą. Ja swój pierwszy wyjazd miałem w czerwcu 2022 roku do Kijowa i to był mój pierwszy wyjazd na Ukrainę w ogóle w życiu. I to było 2 miesiące po wyjściu Rosjan spod Kijowa, tam z Buczy, Irpienia, że po prostu zniesiono tą blokadę Kijowa. I pamiętam dalej, mam przed oczami, jak te miejsca wyglądały, jak 2 miesiące po zakończeniu walk dalej śmierdziało tą spalenizną. Jak było widać cały ten bajzel na drogach, zerwane mosty, gdzie już po prostu było bezpiecznie, ale dalej było widać to żywe pobojowisko, które do tej pory widziałem tylko i wyłącznie na zdjęciach i filmach, więc to robiło traumatyczne, że po prostu źle się na to dopatrzyło, zwłaszcza te bloki w Borodziance, to ja potem za każdym razem mijaliśmy i się tam zatrzymywaliśmy. Ja ani w ZOP nie rozumiałem, jak i nie mówiłem po ukraińsku, to mnie Ukraińcy bardzo szybko tam zaczynali to nauczać. A pojechaliśmy do Kijowa też dzięki temu, że u mnie na wiosce wylądowały Ukrainki z Boryspila, pierwotnie tam spod Żytomierza. No i wiozłem też towar dla brata tej jednej z Ukrainy, który się na ochotnika zgłosił wtedy do 40. Samodzielnego Batalionu Strzeleckiego założonego przez Walerię Markusa, który potem ewoluował w 47. Samodzielną Brygadę Zmechanizowaną.
No i Wiktora, ja i moi rodzice umundurowaliśmy od stóp do głów za swoje własne pieniądze. Biega w tym sprzęcie do tej pory regularnie, to mu tam wysyłam jakieś tam nowe rzeczy, nowe buty, jak i tą całą resztę. No i potem się zaczęły takie wyjazdy przeplatane, czy to Piotrek, czy ja. Bardzo często było tak, że ja po prostu dowoziłem do Kijowa towar Piotrkowi i Piotrek jechał z nim dalej tam na Donbas, na Zaporoże. W międzyczasie pojawiły się też nowe możliwości, bo co miesiąc rozwozimy po Zaporożu 20 ton żywności. To dojeżdża do Zaporoża, to jest rozdysponowywany między ukraińskich wolontariuszy i oni tam wedle potrzeb rozwożą tam na tym pasie frontu. Ale też ja tutaj dbałem bardziej we Wrocławiu pod tym kątem, aby kupić potrzebne rzeczy. Z racji tego, że zamiłowań militarnych troszeczkę się na tym znałem, ale też się musiałem się doszkolić, więc poznałem wiele nowych rzeczy, nowych systemów celowników, dronów, jak i tam też medycyny. Bo nie ukrywajmy, że też jeżeli szła ta pomoc humanitarna w początkowym okresie wojny, zwłaszcza z krajów zachodnich, to po prostu niektórzy ludzie traktowali Ukrainę troszeczkę jako śmietnik i ważne było, aby przejrzeć to, co przyjeżdża. Rekordem były 50-letnie opatrunki wysłane z Niemiec. Więc. Ale wysoko stoją na liście priorytetów z cennikiem na pewno aktualnym. Z takich dziwnych rzeczy, które znaleźliśmy w czasoprzestrzeni podczas sortowania rzeczy przeciwdeszczowych dla ukraińskich żołnierzy, no to oczywiście były tam sztormiaki, jakieś tam wodery, etc. Ale wśród tego był kostium syrenki. Ja nie wiem, po co niektórzy ludzie takie rzeczy wysyłają, bo ja rozumiem, żeby się pozbyć ubrań cywilnych, które można rozdać, ale bardzo często były to te rzeczy niepoprane, więc w pewnym momencie niektóre firmy zachodnie, ale to też nasze, no potraktowały to jako łatwą formę utylizacji rzeczy, które im nie były potrzebne w danym momencie na magazynie, więc przyjeżdżały przeterminowane szampony, przeterminowane mydła, przeterminowana chemia spożywcza, więc my potem, jako Polacy, to dostarczaliśmy dalej to na Ukrainę i to nam wystawiało świadectwo, jeżeli tego nie przejrzeliśmy, więc no, więc tutaj trzeba było być bardzo ostrożnym pod tym kątem. I tak jest niestety do tej pory, że czasami ludzie zgłaszają się do nas z takimi rzeczami, że no to jest no po prostu wstyd wziąć, co nie? Albo no po prostu wstyd w ogóle proponować coś takiego pod kątem rzeczy, które można przekazać na Ukrainie, mimo tego, że jest tam wojna, to państwo dalej funkcjonuje, wiele sklepy są dobrze zaopatrzone, można kupić. My tutaj mówimy o potrzebach ludzi na terenach przyfrontowych, na terenach, gdzie są ośrodki dla uchodźców wewnętrznych. Między innymi wspieramy klasztor w Jazłowcu, to jest tam południowo-zachodnia Ukraina. Ten klasztor. Mówisz o Jazłowcu, znanym z tego, że mamy przecież ułanów jazłowieckich w polskiej historii. Tak. I ten klasztor prowadzą trzy polskie siostry i w tym klasztorze od początku wojny pełnoskalowej założyły dom samotnej matki. Tam głównie przyjeżdżają matki z dziećmi z Donbasu i trzy zakonnice opiekują się ponad 60 rodzinami. Trzy osoby, 60 rodzin. Tak, potrzeby są wielkie, więc tutaj akurat bardzo dużo organizacji z Polski wzięło sobie to za punkt honoru, aby siostrę Julię, tak zwaną pancerną Julię, wspierać, bo to pancerny charakter. Jaki też mamy na kontakty tutaj z polskim duchowieństwem, czy to w Charkowie, czy w Lwowie, gdzie tutaj muszę wystawić polskiemu duchowieństwu na Ukrainie potężną laurkę, bo nigdy nie zostawiają wolontariuszy w potrzebie, zawsze służą przenocowaniu, zawsze dopakują, jak i sami są mocno zaangażowani we wolontariat na Ukrainie, sami księża nawet czasami też jeżdżą tu na linię frontu, żeby dowodzić towar. Między innymi ksiądz Jacek Kotur z parafii Michała Świętego Archanioła we Lwowie. Dobrze by było, gdyby jeszcze papież bardziej ich wspierał w tym, co robią ci nasi duchowni tam. Bo swoimi ostatnimi wypowiedziami to niestety nie ten teges. A teraz, wiesz, dzwoni do mnie Marek Meissner, więc proszę, ja się na chwilę wyłączę, ty kontynuuj teraz, powiedz naszym widzom na temat fundacji, którą z Piotrkiem prowadzicie, czyli
Ukraina Future. Fundacja Przyszłość dla Ukrainy UA Future. Kwestia jest taka, że my w swoim statucie mamy nie tylko wspieranie jednostek armii ukraińskiej, jak i cywilów w rejonach przyfrontowych, ale przede wszystkim też integrację kultury polskiej, jak i ukraińskiej, jak i walkę ze stereotypami. Nasze spektrum działania jest dość szerokie. Aktualnie jest właśnie z racji wojny dość mocno okrojone pod kątem pomocy na walczącej Ukrainie, czy to medycyną pola walki, czy to dronami, samochodami, żywnością, artykułami pierwszej na potrzeby. Ale też przez te dwa lata tutaj naszej działalności dość intensywnej, bo ja tutaj bardziej działałem na zapleczu, organizując to wszystko, żeby Piotrkowi tam nic nie brakowało. Piotrek poświęcił z kolei kawał swojego zdrowia i przede wszystkim czasu, bo praktycznie przez ponad rok mieszkał w Kijowie i był cały czas w trasie, jeździł, rozdawał rzeczy, towar. Spotykał się z tą armią ukraińską, cywilami, jeździł w naprawdę miejsca dość mocno niebezpieczne, czy to Bachmut, Avdiivka, więc tutaj chylę czoła. No Piotrek przypłacił to kontuzją przecież, utracił częściowo słuch. Tak, więc ja tutaj przed Piotrkiem chylę czoła, bo ja tak naprawdę widziałem promil, no na Ukrainie widziałem promil tego, co on widział, ja wielu rzeczy nie chciałbym widzieć albo doznać. Bo przede wszystkim ja wychodzę z założenia bezpieczeństwo pomagającego, w sensie save the savers. Że jeżeli nie będzie wolontariuszy, nie będzie pomagających, no to panowie na pierwszej linii zaczną mieć problem ze wszystkim, bo rzeczywiście armia ukraińska jak stała na wolontariacie, tak stoi nadal. I mówię tutaj z doświadczenia nie tylko jednostek, które wspieramy, o których potem powiem, ale też o społeczności ukraińskiej wolontariuszy, która się dość mocno zmieniła, sprofesjonalizowała, jak i o międzynarodowej społeczności, bo nie powiedziałbym, że wśród wolontariuszy będzie taki kredyt zaufania, że nagle osoby ze Szkocji w ciemno do Polski wyślą całego tira pomocy humanitarnej osobom, które widziały tylko i wyłącznie jako awatara na Facebooku, nie widząc się nigdy to na żywo i typu masz chłopie, jedź z tym, przekaż to komu jest ono potrzebne. I tak działają wolontariusze w całej Europie. Jest nas faktem, przez te ostatnie dwa lata troszeczkę było, no bo no wiadomo, ludzie mają też swoje życie prywatne, swoje obowiązki, problemy, no rodziny, plus weszło też zmęczenie wojny, gdzie ja też to odczułem w jakiś sposób to na sobie. Ale dalej się znajduje się tą siłę, żeby pchać ten wózek dalej. I przykład nawet z ostatniego mojego wyjazdu to na Ukrainie pokazuje siłę internetu i siłę zaufania wobec ludzi, bo jest kwestia taka. Jechali szwedzcy wolontariusze ze samochodami na Ukrainę. Dwa samochody zepsuły się w Polsce. Skontaktowali się ze Stonką, która zbiera dla poszczególnych jednostek armii ukraińskiej, że mają problem, że te samochody są w Polsce. Jeżeli ona chce, to ona może sobie te samochody od nich po prostu zostaną jej przekazane i ona może je rozdysponować wedle swoich potrzeb, no, swoich, jak i jednostek, które wspiera to na Ukrainie. I tu jest kwestia taka, że akurat ta Trin miała problem ze znalezieniem mechanika i kogokolwiek w Polsce, który te samochody naprawi. I zgadała się z moim znajomym przez totalny przypadek i dzisiaj drugi samochód z tej puli minął granicę polsko-ukraińską i jedzie do Charkowa, gdzie, bo podczas wyjazdu udało nam się zawieźć tylko jeden z racji tego, no, że drugi nie był na gotowy tu na czas, więc oni naprawili te samochody. My się podjęliśmy zawiezienia tego, między innymi one trafią do Krakena, do specjalnego działu Kraken. I teraz mieliśmy problem z drugim kierowcą, bo po prostu ekipa, która była teraz na Ukrainie, wróciła, więc przez pewien czas nie będzie miała wolnego czasu. Więc zapytaliśmy naszej znajomej ukraińskiej wolontariuszki Natalii, czy załóżmy byłaby w przyszłości jakaś możliwość odebrania samochodu w Polsce, który jest dla ukraińskiej armii. To Natalia napisała, że ona ma już pociąg na jutro i może kupować bilety i jechać do Chełma odebrać samochód. Więc ja zauważyłem... Ale to jest właśnie już kwestia zaufania, opinii, jaką sobie kto wyrobił, a już też macie przecież osobiste kontakty, jesteście dla siebie weryfikowalni po takim czasie. Więc tutaj kredyt zaufania jest dość mocny, już po dwóch latach wiadomo, do kogo się zgłosić i tak jak człowiek patrzy na to troszeczkę z boku,
to naprawdę poważne problemy logistyczne czasami udaje się rozwiązywać w ciągu pół godziny, godziny łańcuszkiem ludzi dobrej woli. Bo ktoś kogoś zna, ktoś coś wie i nagle rzeczy potrafią zmieniać swoje miejsce pobytu w ciągu dwóch dni o parę tysięcy kilometrów. Więc, no tak. Więc tutaj też mieliśmy całą masę i dalej mamy całą masę ludzi dobrej woli, którzy nas wspierają w internecie, między innymi ciebie tutaj, Maćku. Arion nas od samego na początku wspiera, wspierał nas Filip z filozofii tak bardzo, Andromeda, Jarosław Wolski poprzez Fundację Żelazny, bo w pewnym momencie okazało się, że wspieramy tak naprawdę jedną jednostkę, tą samą. Więc lepiej było skonsolidować działania, niż żeby to dostarczać trzema różnymi kanałami. Więc my na chwilę obecną przechodzimy lekką terroryzację, mamy tu już biuro we Wrocławiu, jak i inne rzeczy. Flotę samochodów ciągle w remoncie, bo to ukraińskie drogi niestety są jednym z głównych przeciwników, zwłaszcza drogi centralne Ukrainy ale i wokół Charkowa. Zdarzyły się wam też przykre rzeczy, że na przykład, nie wiem, wycięli wam katalizator i ukradli w jakimś busie te podobne rzeczy. No to czy nawet już w dwóch. No niektórym solą wokół jest to pomaganie. Bo na pewno bardziej... auto było obrędowane. To jest tak, że mi w te cztery pod domem wycięli katalizator gdzieś około drugiej w nocy, bo to sąsiad słyszał i po prostu była to zbyt szybka akcja, bo jeszcze sąsiadowi wycięli katalizator. Jak składaliśmy zawiadomienie, ale samochód był oznaczony po polsku, jak i no po ukraińsku, pomoc humanitarna, logo fundacji, że to nie była taka randomowa, budowlana T4, która no po prostu jeździ z cementem i z budowlańcami. No to jeżeli mówimy o koszcie, w sensie to mi nawet na policję, no jak to zgłaszałem, to powiedział, że no na Lipie Piotrowskiej, która jest niedaleko Świniar, w ciągu tygodnia potrafili wyciąć 40 katalizatorów, no to jest to po prostu plaga i dość szybki zarobek, bo skupy na katalizatorów nie weryfikują, czy to jest towar kradziony, czy nie, dla nich to jest to odpad metalowy po prostu. A ceny katalizatorów sięgają od 500 zł do paru tysięcy, w zależności od modelu i rocznika samochodu. Im starszy, tym droższy, wbrew pozorom. Tak, bo chodzi o zawartość metali ziem rzadkich i metali szlachetnych w mączce, która powstaje po zmieleniu zawartości katalizatora. No. Więc to jest to, że no w tej czwórce da się ten strata tego katalizatora nie była tak bolesna, chociaż odczuliśmy to finansowo. Ale szczytem dostania się do kradzieży to była kradzież katalizatora w Renault Masterze Piotrka, gdzie tam trzeba było wiedzieć, co się robi i wejść pod komorę silnika, bo większość starych katalizatorów jest po prostu przy układzie wydechowym, więc one są bardzo łatwo dostępne z zewnątrz. I tutaj człowiek, który wycinał ten katalizator, doskonale wiedział, co robił, bo nie robił go na sprzedaż jako odpadu metalowego, tylko wycinał to wraz z całym okablowaniem, czujnikami, etc. na sprzedaż jako część zamienna dla kogoś, komu wycięli, no wycięli katalizator. Ale poczekaj, ty mówisz, że katalizator jako złom metalowy, nie. Po rozpruciu tej puszki katalizatora ten specyficzny materiał porowaty się wyciąga, mieli się to w drobny mak i wytapia się z niego metale szlachetne. To jest prawdziwy interes, czyli albo sama ta mączka już zmielona i gdzieś tam sprzedawana dalej, albo ktoś ma więcej czasu i ma jakiś tam mały piec, żeby mógł wytapiać te metale jako polimetale i potem dopiero tym handluje. To jest clue zagadnienia z tymi katalizatorami, nie po prostu złom. No ale to już na wtedy remont kosztował Renault Mastera ponad 8 tysięcy złotych. I proszę sobie to wyobrazić, że my jako fundacja, gdzie wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za to, co robią, jest to bardzo często ich drugi etat bezpłatny, gdzie ja też często dokładam to do tego interesu. Utrzymujemy się aktualnie z życzliwości ludzi dobrej woli poprzez wpłaty na nasze zrzutki, czy to celowe, czy statutowe, czy na konto fundacji, czy poprzez PayPal. I jeżeli mamy cykl opłat stałych, tam księgowa,
i po prostu na paliwo, no bo to tutaj też głównym kosztem jest paliwo na Ukrainę, no bo to potrafi spalić. Mimo tego, no, że staramy się wiele rzeczy już załatwiać to na Ukrainie, żeby no, po prostu skrócić tą drogę logistyczną, mniejsze rzeczy wysyłamy nawet nową pocztą, która działa z Wrocławia i na front dochodzi w 3-4 dni. Więc tutaj szapoba dla prędkości nowej poczty, ale dopóki nie rozwiniemy się w ten sposób, jako no fundacja taka, że będziemy no pozyskiwali granty, etc., to nawet takie działanie złodzieja dość mocno uderza w podstawę naszego działania, bo mamy tak, a samochód wyjęty przez długi czas i nie może jeździć, tak, tak, naprawa. Plus potem człowiek zaczyna się w ogóle, no, popada w taką troszeczkę lepszą psychozę, bo ja no, pamiętam to, jak no, kupiłem Pajero dla 8 SSO, to ja codziennie wieczorem i przed spaniem patrzyłem przez okno, czy mi katalizatora nie wycinają. No właśnie, powiedziałeś coś, co dla ciebie jest normalną nazwą SSO, czyli to jest 8 pułk specjalnych operacji. Tak. Więc z czasem staraliśmy się odpowiadać na wszystkie zapytania jednostek armii ukraińskiej, jak i organizacji ukraińskich, ale z pewnym czasem zdaliśmy sobie po prostu sprawę, żebyśmy tego nie udźwignęli i po weryfikacji pewnej rzeczy i współpracy z tymi jednostkami, które się sprawdziły, stwierdziliśmy, że jednak obierzemy model tak, jak obiera większość fundacji, nawet na przykładzie tutaj Marcus Foundation, że przy 47 Brygadzie powstała specjalnie dedykowana dla tej brygady fundacja, która się zajmuje tylko i wyłącznie wspieraniem tej fundacji. Więc my stwierdziliśmy, że wybierzemy sobie trochę tych jednostek. Jeżeli będziemy mieli wolne moce przerobowe, to będziemy mogli odpowiedzieć to na zapytanie jakiejś innej jednostki. Tylko. No i dotarliśmy do tematu skarbonki. Już tak. Wam mówię, o co chodzi. Tak się okazało, że dostałem od kolegi Piotra innego, Piotra Eś, że on dostał zapytanie od 3 Brygady Szturmowej, tej, która na pełnej świadomości tego, jakie są ich możliwości i szanse, weszli, żeby osłaniać wycofanie sił wojsk operacyjnych z rejonu Awdijiwki. Ta 3 Brygada Szturmowa. Że potrzebują pewnych środków walki radioelektronicznej, tak zwanych okopowych systemów WRE, i że potrzebują pick-upa w dieslu, bo niestety stracili. I takie zapytanie trafiło do kolegi. Kolega mówi: Maciek, nie wiem, pokombinuj coś, bo ty więcej się w tym orientujesz. No to długo się nie zastanawiając, mogę sam ogłaszać swoją zbiórkę, albo czy przy bardziej znanej instytucji, natomiast pomagać cały czas, przy bardziej znanej instytucji, takiej jak wasza, zgłosiłem się do ciebie i założyliśmy przy waszej ostatniej zbiórce dodatkową skarbonkę, wskazując, że chodzi o właśnie 3 Brygadę Szturmową. Link będziecie mogli znaleźć w opisie do tego live'a później, na pewno link do tej zrzutki, i popatrzymy, podumamy razem wspólnie, czy da się takie coś dla nich zorganizować. Kolega Piotrek szuka już tego systemu walki radioelektronicznej, kontaktuje się z polskimi producentami, naprowadziłem go na dodatkowo takie firmy, że tak powiem, polsko-ukraińskie z nutką izraelską gdzieś, które takie rzeczy robią u nas, więc on tam sobie negocjuje, zobaczymy co i jak. Może się jeszcze uda w najbliższym czasie złapać auto dla nich i to pojedzie. I okazuje się, że wy też znacie ludzi z 3 Brygady Szturmowej, nie tylko z tego 8 pułku, z którym najczęściej współpracujecie, a chyba sobie ta jednostka zasłużyła na szacunek tym wejściem pod Awdijiwką na pewno. Tak, dokładnie. No my to tak, suma summarum, to też no nie zapominamy o polskich no wolontariuszach, jak i to medykach tam działających. Tutaj Damian Duda regularnie dostaje od was cokolwiek jest możliwe. No tak, tak. Jak jest tylko możliwość, to wspieramy Damiana Dudę. Nie zapominamy też o Karolinie Bacy Pogorzelskiej. Jeżeli jest jej też pomoc no potrzebna, to tutaj, czy to w Polsce, przez kogoś, czy po prostu osobiście, to tam z nią działamy. Jak i też tutaj Awangarda dość mocno działa. Ostatnio to też mieli problem z karetką, ich bo wydaje się, że dalej zbierają nawet tą karetkę. Całe szczęście, że wszyscy wyszli żywo z tego wypadku, jaki mieli.
A tak, to tutaj na chwilę obecną z jednostek, jakie mamy, no to już wspomniany 8 pułk sił specjalnego przeznaczenia, to wynika z tego, że krewny Ario, którego część z Was może zna na Twitterze, jest po prostu zawodowym żołnierzem tego pułku. Bardzo spoko chłopaki, z papierami nie ma problemu, nawet z linii frontu no, potrafią wysłać dokumenty do Wrocławia. To się bardzo rzadko zdarza w armii ukraińskiej. Właśnie, ważna kwestia. Od kiedy państwo postanowiło w większym stopniu uregulować po swojemu, państwo oczywiście ukraińskie, kwestie wolontariatu, no to macie dodatkowe mnóstwo biurokracji i teraz tak naprawdę, żeby auto z Polski mogło trafić do konkretnej jednostki, to już nie jest tak prosto, jak było. A jakby się postawiło po staremu, to co? To nie wiadomo, gdzie trafi, albo czy w ogóle trafi. Więc lepiej jest bazować na takich organizacjach jak wasza, która ma to już przetrenowane, sprawdzone, pełne umiejętności w tym zakresie i dostarczają zawsze do wskazanego odbiorcy. To jest ogólnie to nowe prawo ukraińskie, które weszło, o którym było tak głośno przez bardzo długi czas, zresztą tutaj o nim rozmawiałem z Piotkiem, była dość wielka burza w internecie na ten temat. My mieliśmy tak, jako Polska Fundacja, bo mamy też oddział ukraiński fundacji, jak i oddział amerykański. I kwestia jest taka, że my jako Polska Fundacja do proponowanych wtedy przez władze ukraińskie zmian we wolontariacie, w rozprowadzaniu pomocy humanitarnej już przez prawie ponad roku, przez ponad rok działaliśmy identycznie, że zawsze mieliśmy protokół przekazania, zawsze się podpisywał żołnierz, z rzeczami, które szły na jednostkę mieliśmy dokumenty, z racji tego, że jako fundacja musieliśmy to znieść ze swojego stanu na fundację, bo to wszystko jest kupowane na fakturę i tym podobne, więc zawsze była przedstawiona umowa darowizny w języku polskim i w języku ukraińskim, jedna kopia dla nich, w sensie po kopii dla nich, po kopii dla nas, żebyśmy my też mogli się spokojnie tutaj w Polsce z tego rozliczyć, działać dalej, żeby też nie mieć problemów tutaj z polską administracją i skarbówką. Protokoły tak samo podpisywane przez organizacje, dokładnie co, w jakiej ilości, po co, na co, komu, czemu, bo wielu wolontariuszy mniejszych, takie no, pojedyncze osoby działały w ten sposób, że one lokalnie zbierały rzeczy w dobrej wierze, potem następnie na granicy zgłaszały to w uproszczonej deklaracji celnej, czyli dostawały od ukraińskiego celnika karteczkę i się wpisywało, co się wiezie. I celnik albo to sprawdzał, albo nie sprawdzał, no i potem to wjeżdżało to na Ukrainę, było przekazywane i to po prostu mogło gdzieś zniknąć. No i w wielu przypadkach czasami bywało tak, że znikał. Ze samochodami był z kolei ten problem, że bardzo często jednostka wojskowa nie chce przyjąć samochodu na stan, bo mają potem dwa razy więcej roboty ze zdjęciem tego samochodu ze stanu. My załóżmy z Pagerem dla 8 SSO czekaliśmy pół roku, zanim zdejmą jeden zniszczony samochód administracyjnie ze stanu jednostki. Żeby można było wprowadzić na jego miejsce inny. Tak, tak. I w ten sposób część wolontariuszyła tą całą betonową administrację, bo jednak armia ukraińska jest armią dwóch prędkości, jest taki stary, siermiężny beton i jest ta nowa armia. I kwestia jest taka, że część ludzi darowała te samochody żołnierzom. Żeby no po prostu żołnierze mieli, na to przymykali dowódcy oko, żeby no po prostu żołnierze mieli czym jeździć, żeby była mniejsza papierologia, żeby nie trzeba było tego samochodu, bo umówmy się, samochody na Ukrainę, terenówki darowane przez obcokrajowców, przez różne organizacje, przyjeżdżają tam w różnym stanie. Od totalnych gruzów, które ledwo dojeżdżają do granicy, po naprawdę dobrej klasy samochody dobrane z pełną świadomością, że najważniejsze jest zdrowie i życie kierowcy, jak i osób je obsługujących. A wiele organizacji z racji braku funduszu i chęci działania w dobrej wierze, no po prostu kupowało najtańsze terenówki, których żywotność na froncie i umówmy się, w naprawdę ekstremalnym offroadzie była maksymalnie miesiąc. I potem, jeżeli taki samochód jest ściągnięty na ewidencję wojskową, to dowódca ma problem jego ściągnąć. I nagle mu się robi taka cała kubka papierków, gruzów, które się pojawiły i jak szybko się pojawiły, tak szybko znikają z jednostki, bo są nienaprawialne. Więc my, jeżeli mamy przekazać samochody,
jako nasza fundacja, to my się w pierwszej kolejności wolimy wydać trochę więcej i kupić samochód, tak jak w przypadku tego Pajero, wyremontować go w Polsce, mieć pełną świadomość, że on jest bezpieczny dla przyszłego odbiorcy i mieć świadomość, że ten samochód troszeczkę no posłuży. Bo załóżmy Navara podarowana na początku wojny przez Ario, ona jeździ do tej pory, a jest po 6 generalnym remoncie. Co też pokazuje, że żołnierze, którzy ją otrzymali, dbają o to. W sensie, no tak. No, że remontują i tylko to jest też troszeczkę smutne, że żołnierze muszą remontować samochody, a nie remontuje ich armia. To też pokazuje armię dwóch prędkości. Ale mówiłeś do mnie prywatnie, że w sumie takich prędkości tam są chyba ze trzy. Trzy to są społecznie. Ukraińskie. Trzy to są społecznie. Trzy to społecznie. Okej, okay, no dobra. Czyli jeszcze społeczny wymiar robienia wszystkiego dla armii jest tym trzecim. No niestety, Ukraina ma swoje jasne i mniej jasne oblicze, by nie powiedzieć, że szare i ciemne w niektórych sprawach. Radzą sobie tak, jak sobie radzą i tak to państwo, że ono funkcjonuje pomimo swojej, powiedziałbym, że dysfunkcji przedwojennej, że ono funkcjonuje i działa, jest to pewnym cudem i powinni naprawdę badać to badacze teorii zarządzania, jak to było możliwe, jak to jest możliwe, ale wkład was, wolontariuszy, w to, że to jednak działa, jest też spory. Was, polskich wolontariuszy, plus dominujący wkład wolontariuszy ukraińskich, którzy zinstytucjonalizowali formę wolontariatu tam, żeby armia ukraińska była wydolna w wielu względach. Zanim przejdę tam do tej Ukrainy trzech prędkości, to tylko dokończę jeszcze, jak wygląda ten cały nowy system, bo ten system jest systemem internetowym, celną jako podmiot, czyli my jako Fundacja Ukraińska zgłaszamy na granicę, co wwozimy. Jest podana ilość, wagomiar, co to jest, wartość i następnie po przekazaniu tego towaru, czy to podmiotowi wojskowemu, czy jakiejś tam organizacji humanitarnej, czy zwykłemu człowiekowi, mamy do wypełnienia deklarację, w sensie osoba musi napisać, czy to jednostka, swoje pełne dane, a nie tak jak bywało do tej pory, że się tylko osoba no, podpisywała. Dokładnie trzeba wypisać, co się zrobiło, udokumentować to zdjęciowo i na to się ma 45 dni od przekroczenia pomocy humanitarnej przez granicę polsko-ukraińską, czy tam rumuńsko-ukraińską, czy słowacko-ukraińską. I następnie jest coś takiego, że administracja ukraińska docelowego odbiorcę może z tego rozliczyć. Czy on rzeczywiście tą pomoc dostał, musi pokazać, co dostał, w sposób ją spożytkował i pokazać zaświadczenie, że organizacja mu to przekazała. Więc to wbrew pozorom ma swoje dobre strony, bo bardzo szybko usprawnia zbycie pomocy humanitarnej, żeby ona nie zalegała na magazynach, żeby się nie, tak jak tutaj Karolina Baca-Pogorzelska też pokazywała. Tak, z tymi dronami. Tutaj Piotrek też był świadkiem, że się palety całe gdzieniegdzie marnowały, więc to wymusza na organizacji działanie, że to nie jest tak, że organizacja tylko przyjmuje, a potem nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Wymusza działanie, nawet przekazanie to do innej organizacji. I tak samo odbiorca docelowy nie czuje się bezkarnie po odebraniu tego towaru, że ktoś może przyjść i sprawdzić. I załóżmy, my już się dowiadujemy też, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy chodzi po jednostkach i sprawdza, czy te samochody przekazane na armię rzeczywiście podocierały do jednostek. Ciekawe, ciekawe, ale to jest w sumie pozytywne, że sprawdzają, czy nie dzieją się cuda z tym. Tak. I tutaj pod tym kątem no ja jestem dobrej myśli, przetestowaliśmy ten system, on działa i będziemy się go trzymać, z racji tego, że był bardzo zbieżny do tego systemu, jaki wypracowaliśmy w Polsce i nas, jako tutaj Polaków, Europejczyków, jest to system normalny, ale on się czasami spotyka jeszcze z oporem tu na Ukrainie, zwłaszcza z tym takim wschodnim mentalem. Ktoś mi przyjdzie, ktoś mnie będzie sprawdzał, ale po co, na co, czemu. I tak to niestety czasami to wygląda. Jeżeli chodzi o społeczeństwo ukraińskie, to na przykładzie swojej ostatniej podróży mogę powiedzieć, że mimo tego, że się wielka polityka toczy nad nami, i się rozgrywają pewne rzeczy, to my jako Polacy w społeczeństwie ukraińskim nadal mamy bardzo potężny kapitał zbudowany, czy to życzliwości, czy to
chęci pomocy, etc. Bo jeżeli ja zostanę, załóżmy, bez noclegu w Kijowie, tak jak było ostatnio, to się zapytałem koleżanki, czy mnie przenosuje. Jej się zrobiło wstyd, że ma dla 6 osób do dyspozycji tylko jeden pokój do ludzi, którzy śpią na kalimatach i śpiworach, więc się zapytała swoich znajomych, czy ktoś nie przenocuje wolontariuszy z Polski. W ciągu 3 godzin odpowiedziało 30 osób, że są chętne przenocować wolontariuszy z Polski. Inna kwestia jest taka, że nas nigdy nie zostawiają głodnych, zawsze nam tam więcej tego jedzenia wpychają do samochodu, niż jesteśmy w stanie to przejeść, ale nawet na przykładzie współpracy wolontariusza z wojskowymi i policją ukraińską, to na przykładzie ostatnim, jak wracaliśmy z Charkowa i wjeżdżaliśmy do Kijowa, to panowała trwocha, czyli alarm lotniczy, więc zastanawialiśmy się, czy wjeżdżać do Kijowa, czy odbić na Wasylku. No i suma summarum stwierdziliśmy, że wjedziemy do Kijowa. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że 40 szachedów leciało nad Kijów. Żołnierz ukraiński stojący na blokpoście, jak zobaczył, że jesteśmy z Polski, pokazaliśmy mu, dokąd jedziemy i skąd wracamy, no to powiedział, żebyśmy tylko zagęszczali ruchy, żeby jak najszybciej tam dotrzeć. To potem zatrzymała nas w wymarłym totalnie Kijowie w czasie alarmu lotniczego policja ukraińska. Co wy tutaj robicie, bo właśnie nikt nie można poruszać, bo była też na godzina komendantska, to było późno nocy, to nas hasło, że my wolontery z Polski, to chłop tylko powiedział jedź, rób swoje. Bo niech jeszcze ukraińscy politycy dojdą do tego samego poziomu, co ukraińskie społeczeństwo, tak bym powiedział, ale powiedz mi tak, o trudnościach wspomniałeś, o tym, co robicie, co wozicie, też powiedziałeś. Czego najbardziej potrzeba tu i teraz, a dojdziemy do punktu bardzo ważnego, bo będąc tam, siłą rzeczy kontaktujesz się z tymi żołnierzami i parę rzeczy, które możesz publicznie powiedzieć, bo co innego jest prywatnie między nami, ale te, które możesz publicznie powiedzieć, co w ostatnim czasie wydarzyło się takiego istotnego z punktu widzenia tego, co robisz i co robią żołnierze z jednostek, z którymi masz kontakt? Kwestia to jest taka, że tutaj też nawiążę jeszcze tam do tej Ukrainy trzech prędkości, że jeżeli się wierzy aktualnie do zachodniej Ukrainy, to ma się wrażenie, że tej wojny nie ma. Życie toczy się normalnie, ja się tym ludziom całkowicie nie dziwię, ale panuje taka w powietrzu zawiesina zmęczenia. Że widać, że po prostu to społeczeństwo jest mega zmęczone, jest depresyjny nastrój, ale życie się toczy normalnie. Nie ma praktycznie wojska, jak i blokpostów. Pierwszy blokpost, jaki my ostatnio spotkaliśmy, był w Kijowie. No to daleko. No. Poza pierwszym blokpostem za granicą, który to jest klasycznym blokpostem. Więc tutaj w Kijowie życie się toczy normalnie, raczej w cudzysłowie normalnie. Czuć tą wojnę, bo jest już większe natężenie jednostek wojskowych, jeżdżą te terenówki, więcej wojskowych widać to na ulicy. I ci ludzie, w jaki sposób tam jest też widać tą emanację wojny, no, że ci ludzie jednak tam się przeładowywują, tam dużo wolontariuszy jeździ, jest to traktowane troszeczkę jako taki hub. Ale jeżeli już się wjeżdża do Charkowa, tak jak ostatnio wjechaliśmy, to tam jest z kolei permanentny stan wojenny, tam jest stan zagrożenia cały czas i tam też normalnie ludzie starają się żyć i potem są już z kolei wrota do Donbasu i Donbas i ja tym ludziom cały czas się dziwię, jak oni żyją, bo ostatnio chłopaki wysłali mi zdjęcie, jak jechali busem do Kramatorska i za kolumną wojskową jechał kolarz, który robił sobie trening. No życie zaskakuje, pisze własne scenariusze. Ale to też pokazuje skalę, do jakiej sytuacji jest w stanie się człowiek przyzwyczaić, bo to nawet też Damian Duda mówił, tutaj w tygodniu spędzonym w tamtych miejscach człowiek się przyzwyczaja i zaczyna to już traktować jako coś normalnego, że jakieś pociski spadają, coś może być nie tak i ja nawet to sam po sobie widzę, że jeżdżąc tam, na początku dla mnie to było to w ogóle dojechanie do Kijowa, to był wyczyn. A teraz to jak już jadę do Charkowa, to takie, no okej, no miasto jak miasto, robimy swoje, wracamy, jedziemy tu, tam, rozładowujemy się, załadowujemy się i człowiek jest tak zaabsorbowany samym tym case'em drogi, podróży, że faktem dba o swoje bezpieczeństwo, patrzy wszystko,
patrzy to na wszystkie komunikaty, alerty, co się dzieje, zna wszystkie procedury, jakie ma zrobić w przypadku danej sytuacji, co się nie wydarzyły, ale jest tak zaabsorbowany tą pracą, że ta wojna gdzieś jest z boku w pewnym momencie. No Jacku, żeby nie było lekko, to tutaj Paweł Bednarz już poprosił, żeby przekazać tobie jego namiary, ponieważ zdarzało mu się już jeździć, nie ma z tym problemu. Jego PTSD powoduje, że musi coś robić, żeby się nie nudzić, sypia niewiele i bardzo chętnie by wam pomógł, pozdrawiam serdecznie Pawła, w waszych kolejnych ewentualnych wyjazdach. Widzisz, już są pozytywy kolejne. I tak wracając właśnie też no, do armii ukraińskiej i problemów, to ja to powiem na przykładzie 47 Brygady, no to będę tu mam ich patch, drugą wersję. No, zamawiam jeden taki. Z 47, no to mówisz i masz. Ja widziałem w ogóle formowanie się tej całej jednostki z racji tego, że ją wspieraliśmy, tam dostarczyliśmy kłada do ewakuacji medycznej, tak jak wspomniałem, tam służy jako ochotnik brat Ukrainki, która tutaj w Polsce jest, z którą też mam bardzo dobry kontakt. Jakieś siłą rzeczy też jedno zaczynało się poznawać tych ludzi, czy to przez Marcus Foundation, czy to tam z poszczególnych batalionów. I zawsze w porównaniu z jednostkami, które wspieraliśmy, to było takie wow. Tak jakby się rozmawiało z wojskiem natowskim, w sensie pod kątem jakości komunikacji, tworzenia dokumentów, że oddelegowali człowieka mówiącego po polsku, że jeżeli potrzeba było taki, a taki dokument, to go zawsze robili, wysyłali go pocztą, mailem, czymkolwiek, byleby dotarł na czas. I widziałem, jak to wszystko ewoluuje do brygady i tam rzeczywiście byli bardzo mocno zmotywowani żołnierze, tam byli praktycznie ochotnicy. To byli praktycznie ochotnicy. Większość poszła dla Valeria Markusa. To tutaj może gdzieś kiedyś uda się tą jego postać bardziej przybliżyć. To jest taki, powiem, taki wojskowy Piotrek Pater, bo on pokazał młodemu pokoleniu Ukraińców, że oni mogą wyjść z tej bańki posowieckiego mentalu, zwiedzać świat. Sam robił wycieczki, tak jak Piotrek Pater, no, po całym świecie. Ale też dawał przykład, że trzeba dbać o swoją ojczyznę, budować ją od podstaw i na jego hasło na początku wojny, że będzie formował samodzielny batalion, no bo on wcześniej służył no, w 80 WATO, to zgłosiła się taka duża liczba osób, że po obronie Kijowa stwierdzili, że będą się przekształcali w pułk, a następnie w brygadę. I oni się szkolili w Anglii, szkolili się w Niemczech, cała masa instruktorów do nich przyjeżdżała i rzeczywiście jak się rozmawiało z tymi żołnierzami, to było czuć taki vibe ochotnika od nich, no, że oni są nabuzowani o walkę o lepsze standardy, ale niestety ofensywa w Zaporożu pokazała to, że za 5-12 przed tą ofensywą zmieniło się dowództwo. I tam praktycznie po miesiącu walk doszło do buntu w brygadzie, bardzo wielu żołnierzy rzuciło papierami, zwłaszcza Markus, który śmiał w swoim piśmie nazwać dowodzącego brygadą dupkiem i tą całą resztą tam na jego socialach no jest to całe pismo. I cała masa żołnierzy, która poszła za nim, stwierdziła, że oni nie chcą być dowodzeni po sowiecku. Więc wolą rzucić kwitem, bo z tego, co mi tam chłopaki opowiadali, to sektor medyków, kierowców, snajperów używano do czyszczenia okopów. Żeby no po prostu pchać to dalej do przodu. Za takie coś to ja bym mocno karał takich myślących o sobie, zresztą dowódcami, bo dowódca to jest coś więcej. Izraelscy oficerowie, dowódcy ginęli gęsto w latach 60., 70., bo oni ciągnęli żołnierzy za sobą. Ci, którzy tutaj kucharzy i kancelistów rzucali do czyszczenia okopów, sorry, Winnetu, ale to nie są dowódcy, to są po prostu radzieccy komisarze, bym to tak chyba nazwał, bo to bardziej temu jest bliskie niż dowodzeniu. A już o własnym przykładzie to nawet nie wspomnę w tej sytuacji. To właśnie pomimo tych pierwotnych niepowodzeń po rozpoczęciu ofensywy to na Zaporożu, były sygnały, że po prostu nie można tak żołnierzy używać, że oni byli szkoleni zupełnie inaczej, oni są przeznaczeni do innych celów, do innej formy walki, nie wyciągnięto z tego wniosków. Dopiero wnioski wyciągnięto, jak część żołnierzy rzuciła kwitem i się to praktycznie skończyło buntem w brygadzie. Teraz aktualnie ta brygada jest troszeczkę lepiej dowodzona, ale jest tak naprawdę cieniem samej siebie sprzed początku ofensywy. Ona aktualnie walczy pod Awdijówką. Ja się cały czas dziwię, jak oni tam wytrzymują, że oni zaraz po Zaporożu zostali narzuceni pod Awdijówkę, mimo strat, jakie ponoszą.
dalej się trzymają, więc to pokazuje, że ten żołnierz został dobrze wytrenowany. Ale tak, przez pewien czas był źle dowodzony. Tak, tu jest właśnie odpowiedź na pytanie kolegi Artura, pozdrawiam cię Arti, że to była kwestia kiepskiego dowodzenia, a nie kiepskiego wyszkolenia niestety. No i usłyszeliśmy kilka ciekawych słów o tej 47. Brygadzie. Paweł Kruks, kolega tutaj mówi, że no ze 3 razy ją odbudowywano, tą brygadę. No nie takie są informacje na pewno. Ona poniosła straty. Ona była rotowana częściowo. Ona była rotowana częściowo, tak. Nigdy jej nie ściągnięto w całości. Aktualnie pod Awdijówką to bodajże z 1,5 batalionu tej brygady jest. Reszta jest albo ranna, albo na rekonstrukcji. Tak, ale to nie jest tak, że 3 razy zmieniono cały skład, absolutnie nie. Nie. Część odeszła rzucając kwitami, wkurzona na głupotę dowodzenia. A pamiętajcie, żołnierz ma tak naprawdę 2 prawa. Pierwsze, być dobrze dowodzonym, a drugie, dostać swoją michę i odpowiednią ilość amunicji do tego, żeby mógł robić swoją robotę. O ile to drugie w pewnym momencie grało, to o tyle to pierwsze kompletnie leżało. Jednak kwestia jest też taka, że wśród żołnierzy na Ukrainie, to też Piotrek potwierdzi, czy to Damian Duda lub wolontariusze współpracujący z jednostkami, narastającym problemem nie jest spadek chęci woli walki, tylko zmęczenie przez brak rotacji. Jeżeli ja słyszę od mojego znajomego, który dostał tymczasową kwaterę 1,5 roku temu w danym miejscu, niedaleko linii frontu, i on mi po tym 1,5 roku mówi, że on się zastanawia, czy tą kwaterę remontować, bo zaczynają traktować ją już jako swój własny dom, to tylko świadczy o tym, że nie było rotacji w tej brygadzie. I ona cały czas siedzi na jednym odcinku. Ale tak, ale jedna rzecz. To jest tak stabilny i spokojny odcinek frontu. Nie podamy miejsca, żeby nie mówić, gdzie taka spokojna służba w tym momencie jest, żeby się Rosjanie przypadkiem nie dowiedzieli. Mogliby spróbować to wykorzystać. Że skoro są takie odcinki z taką stagnacją, no to tam ta rotacja wystarczy w ramach tej samej brygady, a nie całą brygadę rotować. To jest niestety rola dowódcy wyższego szczebla, że takie, a nie inne decyzje podejmuje. Więc ja potrafię tą decyzję zrozumieć, ale wewnętrznie, że oni między sobą odpowiednio nie rotują, to już tego nie rozumiem, bo skoro to jest tak spokojny odcinek... No, jaki brak urlopów, co ja to bardziej to chodziło o to, no, tak, że nie daję urlopów, bo jest też troszeczkę za mało ludzi, bo można powiedzieć tak, że jeżeli na początku się do armii ukraińskiej pchały dziesiątki tysięcy ludzi, to teraz z tym ochotnikiem jest wiele gorzej, żeby znaleźć ochotnika, który chce walczyć. Wręcz sobie brygady ukraińskie wydzierają ochotników, mają swoje własne programy szkoleniowe, między innymi 3. Brygada Szturmowa wystartowała, że możesz zostać ochotnikiem na próbę, możesz przejść przez miesiąc szkolenie, to mają tam u siebie to na stronie. Jeżeli ci się spodoba, to zostaniesz, jeżeli nie, to możesz zrezygnować. Więc to pokazuje już skalę głodu dobrze zmotywowanego żołnierza ukraińskiego, bo widząc to, co się działo pod Bachmutem, jak i pod Awdijówką, niezmobilizowani jeszcze Ukraińcy zbyt mocno się nie garną do walki. Oni jak zostaną zmobilizowani, to pójdą, ale to jest to nawet to, co mi mówili też operatorzy sił specjalnych, że oni ludzi z mobilizacji nie chcą, bo będą w pewnym momencie bardziej ciężarem na froncie niż ładunkiem dodatnim. I to samo ja też... Ja to potrafię zrozumieć. Jak najbardziej, ale słuchaj, no jest z tym wszystkim jeszcze jedna rzecz. Gdyby dynamika działań na froncie była też inna, to nastawienie mogłoby być inne. W sytuacji, kiedy nie udała się kontrofensywa, to Rosjanie przejęli inicjatywę operacyjną i próbują w tej chwili swoich działań, to gdy brak jest tego wymiernego sukcesu, no niestety to zawsze ta kondycja siada mentalna, zwłaszcza z tyłu na zapleczu. To jest normalne. I to aktualnie to ja to tak jak patrząc na to wszystko, to mamy takie Niemcy rok 1917. Stagnacja no na froncie plus decyzje polityczne rządu ukraińskiego w tym nie pomagają wewnętrzne. Tak, politykę ukraińską zostawię w spokoju, tak, bo coraz bardziej mi ona mierzi. Ale powiedziałeś coś prywatnie, jak gadaliśmy, pozytywnego w odniesieniu do moich chociażby myśli. Na zachodniej Ukrainie, o ile powiedziałeś, że nie widać wojny, o tyle znikły tam te barwy, których my
my jako Polacy nie akceptujemy, prawda? No to jest właśnie taka ciekawostka, bo jak zawsze wisiały, to teraz podczas wyjazdu się zastanawialiśmy, dlaczego suma summarum są nadal, ale nie są w takiej ilości, w jakiej były, bo praktycznie każdy blok post, każde skrzyżowanie, każdy most, każdy przystanek autobusowy, taki jakiś taki bardziej punkt, gdzie można zawiesić flagę, to widniała tam flaga banderowska. Część Ukraińców twierdzi, że to jest flaga wojenna kozaków, tak samo jak te białe krzyże. Ja tutaj na tyle mocny w historii Ukrainy się nie czuję, aby twierdzić, czy to jest tak, kto komu jaki symbol ukradł w historii. Ale fakt faktem, jest tego mniej i ja tutaj prowadziłem też ze znajomymi dość ciekawą polemikę, ale też będę prowadził ją nadal, bo mnie to dość mocno zaciekawiło, czym to jest spowodowane. Bo niektórzy twierdzą, że to jest spowodowane właśnie brakiem tego takiego entuzjazmu, jak było na początku wojny, że pies patron, teraz Szewczenko z Enlawem i że tutaj będziemy bili drugą armię, ale trzeciego świata raz, dwa. Więc okazało się, że wcale tak nie jest. Więc być może to powietrze z tej takiej nadętej opony trochę zeszło, ale jeżeli pojadę tam następnym razem, to też będę obserwował albo pytał się znajomych z Ukrainy, czy się pojawiają, czy nie. Bo załóżmy, jeżeli mowa tutaj o flagach banderowskich centrum Ukrainy, no to one zawsze były rzadkie, a na Donbasie to głównie można było widzieć wśród jednostek, które były zachodniej Ukrainy, więc... Ale to bardziej jako takie podkreślenie, że oni są zachodniej Ukrainy. Okej, no dla mnie to jest akurat dosyć istotny element, zwłaszcza po ostatniej mojej ostrej jaździe z panem, znaczy przepraszam, z Tatarigami, bo to dla mnie już nie jest pan, wyszło z niego dużo, dużo brzydkich rzeczy, pokazywałem ci to, zresztą miałeś okazję się temu przyjrzeć. Tylko to jest wiem tak, już, że na pewno, to jest, żałuję. Tylko kwestia jest taka, że tam jak się rozmawia z Ukraińcami, to widać, że im trzeba, lub może w pewnym momencie dojrzeją do tego i mam nadzieję, że też polski system edukacji do tego przyłoży rękę, żeby zmienić im pewien model narracji, jaki obrali, w sensie historyczny. Bo jeżeli w chwili obecnej Polak i Ukraińc nie mają nic do siebie, jest ta przyjaźń, jest ta życzliwość międzyludzka, między zwykłymi ludźmi i nawet na przykładzie, jak teraz byliśmy na drodze powrotnej w Szepetivce, to jest miasteczko na Podolu, przed II wojną światową w granicach II RP. Tam w tym 88. samodzielnym batalionie obrony terytorialnej ze 106. Brygady Terytorialnej służy wielu Polaków z Podola, w sensie Ukraińców polskiego pochodzenia lub Ukraińców czujących się Polakami. To nam Borys pokazywał, że oni dbają o polski cmentarz tam na miejscu, że tutaj przywiązują się do też tej polskiej historii tego miasteczka. Więc jest to miłe dno dla oka, że nie tylko nasze organizacje polskie na Ukrainie dbają o te cmentarze, o miejsca pamięci, ale też zaczynają to robić Ukraińcy. Związani lokalnie z historią danego miejsca. Więc ja wychodzę z założenia, że kropla drąży skałę, że potrzeba dialogu i w pewnym momencie dojdziemy do konsensusu w pewnych mniej lub bardziej drażliwych kwestiach historycznych. Gdzie ja sam mogę mieć też pretensje do Ukraińców, bo mój dziadek pochodzi z pod Lwowa, żyje, oby żył jak niedługo. A jak i moi. No, jemu Ukraińcy spalili wioskę. To był przedwojenny Hermanów, aktualnie jest to Tarasiwka. Ale jakbyś powiedział, że nie Ukraińcy, tylko banderowcy, byłoby chyba właściwsze. Bo nie każdy Ukraińiec jest banderowcem, ale każdy banderowiec był Ukraińcem. Ja wychodzę z założenia takie jak Niemcy i nazizm, że używam słowa Niemcy w III Rzeszy, że naziści też się nie wzięli znikąd. Ale to jest tak. Jeżeli chodzi o to, no to dziadek nie rozumie. Pozdrówmy jeszcze kolegę, Tomasz Mączka. Czwarta doba w kolejce, żeby wrócić do domu. On mówi, że szacunek dla ciebie jako dla gościa jak najbardziej przekazany. Dla ciebie też za to, że musisz stać w tej kolejce wytrwałości i bezpieczeństwa. No, ja to sobie ostatnio poglądałem granicę i tak tylko jeszcze skończę ten temat z Ukrainą. A z kolei mój pradziadek od strony ojca to walczył w kampanii kijowskiej pod Boryspilem, ramię w ramię z Ukraińcami, więc no, historia lubi być przewrotna. Ale tutaj, jeżeli chodzi o sytuację, to na granicy, no to rzeczywiście widziałem i zawsze współczuję kierowcom stojących w tych kolejkach, bo nie rozumiem do końca, po co one są. To tylko jest naprawdę
straszny widok, jak się mija 10-15-kilometrową kolejkę tirów i ma się świadomość, że ci ludzie tam siedzą przez tydzień, po dwa tygodnie. I po prostu koczują na pasie przygranicznym. Ale z drugiej strony bardzo boli w oczy kolejka laweciarzy w stronę Ukrainy i ja się zastanawiam, po co Ukraińcy tyle samochodów osobowych, potrzaskanych, kupionych u Turka w Niemczech albo u Turka we Francji i ściąganych po prostu wręcz masowo, więc nie rozumiem po co. Ja też tego nie wiem, po co to może być. Ale tak, czy jest coś, co cię jakoś szczególnie cieszy albo dało ci szczególną satysfakcję przez ten czas, kiedy zajmujesz się tym wolontariatem na Ukrainie? Dało mi satysfakcję to, że jedno sprzęt, który wysłaliśmy jednostkom, między innymi tutaj w przypadku 8 SSO, dzięki życzliwości Fundacji Żelaznej, jak i Jarosława Nowolskiego, komplety kamizelek, kuloodporne i hełmy uratowały życie kilku żołnierzy, z których miałem okazję się ostatnio spotkać i jestem szczęśliwy z tego powodu, że moja praca tutaj, na którą też bardzo często przeklinam, bo absorbuje naprawdę dużą ilość czasu, żeby załatwić to, żeby chodzić, gadać o zrzutkach, prosić o wpłatę i tak naprawdę organizować cały ten proces logistyczny i jeżeli się dostaje na końcu informację, że dzięki mojej pracy, jak i moich kolegów ciężkiej, ktoś przeżył na froncie i nie został ranny, to nic tylko się cieszyć. Albo a tu jest od razu się... fajna rzecz. Ten Paweł, który powiedział, że chętnie by się, jest w stanie się przyłączyć do twoich działań, wybiera się w kwietniu, maju na rodzinny cmentarz koło Lwowa. Wsi brak, bo spalona, ale polskie groby zostały. Kto chętny do sprzątania? Pawle, skoro tak, to może ogólnie zrobimy w maju tego typu ekipę, zbierzemy się w jakiegoś jednego lub dwa busy na kilka dni pojechać, zrobić takie zawieźć, coś, ja przy okazji zawieźć pomoc. Rodzinę, tak, zawieźć pomoc, ja bym swoją rodzinę pod Lwowem mógł też ewentualnie odwiedzić. Generalnie można pomyśleć nad czymś takim, oprócz tego no, mamy w planie w drugiej połowie czerwca spotykać się właśnie u Pawła na jego Włościach w centrum Polski na takie małe spotkanie widzów kanału Kapitan Lisowski, więc to też Paweł jako gospodarz się zaoferował, ale tu tego typu wyjazd właśnie po to, by pamiętać o naszych korzeniach tamtejszych, no może być bardzo fajną rzeczą, a oczywiście swój patronat medialny, jeśli takie coś jest oczywiście rozpatrywane, chętnie udzielę, jeżeli tylko to będzie możliwe, to chętnie też wezmę w tym udział. No i tak wracając, w sumie bardzo dobra inicjatywa, jeżeli znajdę czas, to też bardzo chętnie się do niej się dołączę, bo też koniec końców muszę tam też odwiedzić groby bliskich, tam pod Lwowem to może nawet no, się okaże się, że to wioska obok albo parę wiosek dalej, też tutaj służę. Ja nie wiem, gdzie Paweł, natomiast ja to Pikułowice, a po drugiej stronie Chorostków i Czerniowce. Chorostków, Barszczowice, Pikułowice, Chorostków, to jeszcze jakaś tam jedna miejscówka. To już jest z kolei po drugiej stronie Lwowa. Więc jeżeli chodzi tutaj o właśnie tam możliwości noclegowe, logistyczne, no to tutaj jako fundacja też służymy na pomocą, bo w swoich tam celach statutowych mamy dbanie o dziedzictwo polskie na terenie Ukrainy, jak i o poznawanie się wzajemnych kultur polskiej, jak i ukraińskiej i wspólne działanie na rzecz wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego, więc dbanie o polskie groby mamy jak najbardziej w swoim statucie i działalność taką historyczno-kulturalną, więc jak najbardziej tutaj będziemy mogli pomóc. Tylko aktualnie te wszystkie plany kulturalno-historyczne, no po prostu jest wyższa potrzeba chwili, trwa wojna, więc lepiej ratować żywych, o zmarłych pamiętać, ale też o nich zadbać w odpowiednim czasie. Tak, lepiej, żeby jak najwięcej teraz te czasy przeżyło. I tak pod koniec, bo już nam ponad godzinka minęła, powiedz, jakieś jeszcze ciekawe plany na najbliższy czas?
Na chwilę obecną tutaj będziemy myśleli o festiwalu kultury ukraińskiej na terenie Wrocławia, żeby też po prostu społeczność ukraińską, no, wrocławską zaprzęgnąć do działania, jak i polską, żeby no, po prostu tutaj wyjść też naprzeciw, żeby ludzie poznali się mimo stereotypów i panującej wszędzie dezinformacji, bo po prostu ona jest straszna. To, co robią rosyjskie media i tak zwani pożyteczni idioci w internecie. Przykład informacji o zniszczeniu cmentarzy w Brodach. To po prostu dla mnie była jakaś masakra. Okazało się, że gałąź spadła na nagrobek i ułamała nagrobek, i to była wojenka między dwoma. Tak, między dwoma jakimiś tam włodarzami ukraińskimi, to Ario bardzo dobrze opisał tak, na swoim Twitterze. Tak, rozkminił temat. Tak, ale świat poszło, że Ukraińcy niszczą polskie cmentarze i po prostu jest to jakaś abstrakcja, bo to w głowie dalej zostaje, jest to powielane dalej i to tworzy napięcia społeczne i my właśnie chcemy wyjść naprzeciw, żeby pokazać też w toku no, panelu dyskusyjnych tutaj no, ze slawistyką wrocławską, czym jest rzeczywiście dezinformacja i na jakich płaszczyznach ona działa. Żeby tego kapitału też społecznego, jaki tutaj między Polakami a Ukraińcami został stworzony, żeby całkowicie nie zaprzepaścić, ale żeby wręcz go wzmocnić. Konstruktywną rozmową, wspólnym spędzonym czasem, pokazać, że to też są ludzie tacy sami, jak my, z takimi samymi problemami lub tutaj to na terenie Polski. Jaki na najbliższe plany aktualnie zbieramy, cieszę się, że drugi samochód dla Krakena dzisiaj przekroczył granicę, bo to też akcja Totalny Ekspres, dziewczyna z Charkowa specjalnie no, po niego jechała pociągiem, wsiadła i teraz wraca z powrotem do Charkowa, więc tutaj jestem dumny z tego. I to też pokazuje no, łańcuszek ludzi dobrej woli. Ale aktualnie zbieramy na tutaj reorganizację naszej fundacji, żeby można było też większą liczbą ludzi ogarniać pewne tematy, czy to no, kulturalne, jak i no, pomocowe, bo jest nas troszeczkę dość skromny zespół jak na chwilę obecną. Starać się o granty, zebrać Hiluxa na Hiluxa dla 8 SSO, to też jest zbiórka, wciąż zbieramy to na drony. A może uda się jakiegoś pick-upa jeszcze dla trzeciej brygady? No, dokładnie, to jest tutaj, aktualnie są dwie skarbonki, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, podpięte pod główną zrzutką, jedna tu jest osobista skarbonka kapitana dla Azowa, gdzie z przyjemnością będziemy mogli go dostarczyć, jeżeli się uzbiera, czy to tej sami, czy to z kapitanem, to oczywiście dostanie zaproszenie all inclusive, żeby pojechać. No i standardowo na kolejny samochód dla jednostek Armii Ukraińskiej, bo powiem tylko, że jedna jednostka, załóżmy taki Kraken, przy wyjściu ze strat niebojowych stracił 60 samochodów przy wyjściu z okrążenia. Zamordował je teren po prostu. Więc to pokazuje skalę. Bo ja zauważyłem pewną rzecz, że pomagaliśmy, ile można pomagać. Ale to jest tak, że to nie jest tak, że to stoi w miejscu. Ta wojna trwa cały czas i generuje coraz większe koszty i potrzeby. Więc bardzo często jest tak, że jak my przekazywaliśmy drony żołnierzom, no to oni to mówili, że no, polatali dwa dni, no już ich nie ma. No i pokazywali udokumentowane, że go już nie ma. Więc albo no niestety Rosjanie się ogarniają coraz bardziej. Tak, Rosjanie ogarniają się coraz bardziej, ich system targetingu się poprawił, czas reakcji na wykrycie istotnych celów, czyli high value targets skrócił. Niestety zauważyliśmy to ostatnimi akcjami rosyjskiej artylerii rakietowej oraz dronów. No niestety, nauczyli się. No nauczyli się, tylko no niestety. I to widać też, że to był troszeczkę też mokry, no w sensie zimny kubeł wody dla ukraińskiego społeczeństwa, bo jeżeli na początku wojny było lansowane, że Armia Federacji Rosyjskiej to są obdartusy, ludzie z dziczy biegający z kijami, nie mający toalet w domu, że po prostu jest to druga armia trzeciego świata, to ta bańka bardzo długo funkcjonowała w ukraińskim, jak i zachodnim społeczeństwie, mimo tego, że ludzie przebywający na linii frontu mówili co innego, że fakt faktem są jednostki, które są po prostu źle wyekwipowane, są po prostu batalionami zeków, czy to Storm Z, czy inne jednostki, typowi tomobicy, ale od roku wszyscy ukraińscy żołnierze, jak jeden mąż, mówią, że rosyjski przeciwnik się zmienił, nauczył się walczyć. To nie są już te tomobiki siłowcielane do wojska,
że potrafi szybciej reagować, jest nieraz lepiej umundurowany i wyposażony niż żołnierz ukraiński. O tym też mówił Damian Duda, że zaczynają mieć już tam wszywany kevlar spodnie i lepszą ochronę balistyczną niż przeciętny ukraiński żołnierz. Więc tutaj Rosjanie zaczynają też pod tym kątem odrabiać lekcje. I ja nie tylko o tym słyszę tutaj z kanałów takich jak ten, czy tam Marek Majster, Kremlinka i inne kanały, które się zajmujące tematyką wojny na Ukrainie, ale słyszę to też od swoich już, mogę powiedzieć, bardzo dobrych kolegów, a czasami wręcz przyjaciół, bo te dwa lata potrafiły bardzo mocno zbliżyć mnie do pewnych ludzi z armii ukraińskiej, że po prostu robi się nieciekawie pod kątem tego, co zaczyna sobą prezentować żołnierz rosyjski na froncie. Staje się coraz trudniejszym przeciwnikiem. Wojna robi swoje, naturalna selekcja. To, co napisał w komentarzu Arti Błaszczyk, że po dwóch latach ci najgłupsi rosyjscy dowódcy się skończyli. Na ich miejsce przyszli inni, albo bardziej ostrożni, albo mniej głupi, albo lepiej nauczeni, a szkolenie dostali na miejscu i zweryfikowało ich to pozytywnie, niestety. Takie jest życie. Wojna jest to, jakby to powiedzieć, układ dynamiczny. Pomimo tego, że można powiedzieć, że rok 1917 się kłania na wielu odcinkach frontu, wojna pozycyjna, o tyle to jest cały czas jakaś dynamika w różnym tempie, w różnym czasie, w różnych miejscach i zbyt wiele zmiennych naraz. A Rosjanie, jak to u nich bywa, im dłużej coś trwa, tym w końcu udaje im się znaleźć bardziej odpowiednich do tego czegoś ludzi. Ja też tak na koniec powiem, że my jako wolontariusze, z racji tego, że tam część tych żołnierzy znamy mniej lub bardziej, bardzo często jesteśmy też taką jakby troszeczkę podporą psychologiczną, bo oni czasami do nas dzwonią, głównie ze zapytaniem o sprzęt, ale też bardzo często po prostu, żeby się wygadać, bo są pewne rzeczy, pewne sytuacje, jak i pewne tematy, o których nie chcą rozmawiać z rodziną, albo po prostu czują się skrępowani, że dana osoba w rodzinie ich nie zrozumie, o czym oni mówią, więc co ich boli. Więc ja pamiętam, jak ja remontowałem dom, w sensie mieszkanie, wykańczaliśmy, to dzwonił do mnie żołnierz, pogadać tam o dronach, o sprzęcie, etc. I dla mnie to było straszne, bo ja sobie zdałem w pewnym momencie sprawę, że to, co on do mnie mówi, nie jest normalne. Dla niego jest normalne, dla mnie nie. Mówi mi, że wrócił z roboty, bo on to traktuje jako pracę, że dzisiaj jest w rankingu plus 3, czyli że zabił 3 osoby. Mhm. I nagle ni stąd, ni zowąd, mówię totalnie bez emocji, i nagle ni stąd, ni zowąd się mnie pyta, a pokaż, jak ci położyli panele w domu. No bo pracował przed wojną w budowlance. Kurde, on chciał porozmawiać o czymś. O czymś innym niż wojna. Po prostu. Tak, albo pokaż, jak ci łazienkę zrobili, albo tutaj ten, to jakie masz plany na weekend i tym podobne. I to jest ciekawostka taka, że ja znam też jego krewnych. No to oni mówią, że on się praktycznie z nimi nie komunikuje. Więc stałem się takim jakby troszeczkę jego okienkiem do wygadania się. Chociaż skala PTSD to na Ukrainie zaczyna się coraz bardziej wylewać i być to widoczne wśród żołnierzy, którzy nie są rotowani, bo pamiętam, jak kiedyś poszliśmy z jednym żołnierzem na pizzę w środkowej Ukrainie. To jest żołnierz, który właśnie został tak jakby z drugiego, trzeciego rzutu zmobilizowany i rzucony tu do jednostek na pierwszą linię frontu. Chłop był marynarzem. Jego statek nie pływa i został po dość krótkim, intensywnym szkoleniu rzucony pod robotynę. I jeżeli w życiu nie widziałem nigdy spojrzenia tysiąca jardów, to w tym dwudziestoparoletnim chłopaczku to widziałem. On na wszystko patrzył kątem oka, jeżeli się pojawiał ruch, jeżeli jakaś osoba szła i on ją widział kątem oka, on już się po prostu spinał cały w pozycji bojowej. Tak samo jak jedliśmy pizzę, rozmawiał z nami normalnie, ja miałem świadomość, że on nie do końca jest z nami obecny, bo on obserwuje cały czas otoczenie, podświadomie. I to mu już zostanie. Tak. A wyczesz oczu, bo tak jakby się nawąchał dobrze amfetaminy. Nie?
Ale on już nie potrzebuje takich dopalaczy, żeby nie mieć w sobie tyle adrenaliny. Tylko to jest tak, że załóżmy, mam też historię o żołnierzu, który jest droniarzem, lata dronami. I słyszę, że on od początku wojny ma już piąty uraz głowy, bo po raz piąty coś koło niego wybuchło. I on jest rotowany do szpitala, tam go podleczą i z powrotem na front, latają dronami. I to też jest młody chłopak. I takich chłopaków, po jednej, jak i po drugiej stronie frontu, są setki, a wręcz tysiące. Tak, bo to są bardzo cenni ludzie. Umieć dobrze sterować tymi dronami różnego rodzaju. Ważna umiejętność tej chwili. No tak, tylko ja mówię też o tym, że Ukraina już sobie zaczyna zdawać sprawę, że ona będzie miała problem z weteranami po tej wojnie, którzy będą mieli nie tylko blizny fizyczne, ale blizny psychiczne. Ja zaryzykowałem tezę, że weterani ukraińscy będą towarem eksportowym, będą szli do tych firm Private Military Corporation, które działają na terytorium Afryki i tak dalej, i tam też będą mieli tą możliwość dalszej konfrontacji z Rosjanami, z Wagnerowcami na przykład. Bo ja myślę, że ta nienawiść, jaka powstała i chęć odwetu z jednej i z drugiej strony będzie silniejsza niż jakiekolwiek tam biznesowe relacje. Tylko też, jeżeli chodzi o, tak jak Aldona z Pogoni Ruskiej u Martina mówiła w wywiadzie, że troszeczkę powstają dwa społeczeństwa tu na Ukrainie, że jest to ta kasta żołnierzy, bo gros ukraińskich mężczyzn służy w ukraińskiej armii i jest normalne społeczeństwo w nienormalnych czasach. To jeżeli, ja to też to zaobserwowałem, że jeżeli na początku wojny to społeczeństwo robiło wszystko dla żołnierzy, przepuszczało ich w kolejkach, dziękowało im na ulicy, etc. Podczas mojego ostatniego wyjazdu tego już nie było. Po prostu są traktowani jako element otoczenia, są bo są. I to jest tak, że ci żołnierze, załóżmy, którzy wracają to na rotację, załóżmy tam na środkową Ukrainę, oni się nie potrafią odnaleźć już w swoim rodzinnym garnizonowym mieście. Że po tygodniu chcą wracać. Wojna czyni straszne rzeczy, czasami absolutnie nieprzystające do naszego wyobrażenia o tym, co się może dziać. Tam, wiedząc, że wszystko jest niestabilne i że mogą liczyć głównie na siebie i tych kilku kolegów, czują się mimo wszystko bezpieczniej niż w normalnym świecie, gdzie niestety zagrożeń, o których zdążyli zapomnieć, jest więcej niż tam na froncie. Dokładnie. To jest przewrotność tego całego zjawiska. Dobrze, Jacku, minęła nam godzina i kwadransik, pomimo tego, że był lekki falstarcik, bo internet od Playa nie powiem co zrobił, i chyba trzeba będzie jednak odwrócić tą umowę z Playem na ten internet światłowodowy, bo to jest jakaś wielka farsa. Ale to cóż, tymczasem chciałbym do wszystkich tych, którzy nas oglądali, powiedzieć bardzo wam dziękujemy, że z nami byliście. Jeżeli ktokolwiek chciałby cokolwiek przekazać, co może być fajną formą wsparcia, można bezpośrednio, można szukać Jacka, można to wrzucić do mnie, ode mnie trafi to na przykład do Jacka i ekipy Jacka. Będzie okazja, to się też przejedziemy. Jest kolejny wolontariusz chętny. Jest koncepcja wyjazdu, żeby zobaczyć polskie groby i posprzątać trochę polskiego cmentarza w jednym czy dwóch miejscach w maju. Więc wszystko przed nami. I dobrze, że takie ciekawe inicjatywy się pojawiają przy okazji takich rzeczy. Dokładnie. Że ludzie są, którzy ciągle mają serce i wierzą w to, co robią, ale nie zapominajmy o też naszej Polonii, bo jeżeli byśmy tam jechali, to na pewno chcielibyśmy im też coś pomóc. Tak, wielu dokładnie. Z nas nadal ma tam rodziny, tacy jak na przykład ja. Więc żeby było śmieszniej, ostatnio to oni przesłali mi prezenty na Wielkanoc. Rękodzieło przepięknie wyszywane koralikami, takie specjalne narzuty na koszyki wielkanocne. O. Siedząc, dziewczyny w tym momencie nocami robią coś ciekawego i na przykład wyszywały takie rzeczy z polskimi napisami. Piękna sprawa. My tam z Polonią Polską też współpracujemy, też zawsze staramy się o nich pamiętać, ale też
załóżmy, myślimy też na przyszłość, że będziemy też tutaj startowali z aukcjami charytatywnymi, bo trochę tych rzeczy tak. z Ukrainy jednak przywozimy, czy to flagi z podpisami, etc., ale tutaj jedną z naszych takich najbardziej szczęśliwych flag, która jeździ z nami od samego początku, jest flaga Wrocławia. Flaga Wrocławia. Flaga z Wrocławia z podpisami żołnierzy spod Awdijówki, spod Bachmutu, ze wszystkich takich najbardziej ciężkich miejsc, to Piotrek z nim jeździ, albo ja, to się podpisują i wbrew pozorom jest tam zawartych bardzo wiele miłych sentencji i wierszyków wobec właśnie Polaków. To tak, to my trzymamy kciuki za takich wolontariuszy jak wy, wszyscy trzymamy kciuki za to, żeby Ukraina się obroniła przed tą ruską agresją i tacy jak ja, którzy kwestie historyczne zostawiają na inny czas, aczkolwiek pilnuję, żeby nie było tutaj złych rzeczy i niepotrzebnych napięć, o tyle też chcemy, pomagajmy nadal, bo ta pomoc jest w naszym interesie jak najbardziej, żeby ta kacapska orda była jak najdalej od nas, bo wtedy będziemy się czuć bezpieczniej. Jacku, wielki szacunek, pozdrów wszystkich, całą twoją ekipę, która z tobą współpracuje, pracuje, działa, będzie kiedyś okazja, to też się jakoś tam złapiemy na mieście. Bez problemu, w końcu z tego samego miasta jesteśmy, tylko z dwóch różnych końców. Wiesz, mówisz, że macie już siedzibę dla fundacji, tak, więc może gdzieś coś takiego. Jak będziemy robić jakieś piwko kanału Kapitan Lisowski, to też się czuj zaproszony, żeby zajrzeć. Dziękuję. Dopasujemy to. A u mnie się właśnie, niestety muszę to powiedzieć, nie wiem, czy się nie wywróci wszystko, będę wiedział jutro do południa, czy się nie wywróci kwestia mojego wyjazdu na sobotę do Krakowa, za co z góry przepraszam, gdyby się okazało, że nie będę mógł się pojawić. Są sprawy tak ważne, że wywracają mi wszystko. Dzisiaj były techniczne rzeczy, które wywracały mi wszystko. Paweł Bednarz, to między innymi do ciebie, Salwador, który nie wiem, czy teraz tego chyba nie ogląda, ale być może będzie miał okazję inaczej. Natalia, mieliśmy się spotkać. Na tą chwilę jeszcze podtrzymuję, że to się zdarzy, ale w tym momencie już nie mam pewności. I jutro w razie czego będę informował, jaki dalszy los i jeżeli będzie trzeba skasować to spotkanie, to będę musiał to zrobić, za co w razie czego z góry przepraszam, ale takie jest czasami życie. A teraz, jeśli się wszystkim podobało, to zachęcam dalej jeszcze do lajkowania, komentowania, udostępniania tego materiału, do subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, śledzenia mediów społecznościowych, czy to fundacji UA Future, czy też samego Jacka Cieleckiego, Piotrka Kaszuwary. Oprócz tego pamiętajcie, zaraz po zakończeniu tego live'a uzupełnię linki dotyczące czy to fundacji oraz tej zbiórki, którą robicie, łącznie z tą skarbonką dla 3. Brygady Szturmowej, żeby się udawało coś dalej organizować do pomocy. Wszystko. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. Mam nadzieję, że się miło słuchało i do zobaczenia na kolejnej. Znaczy, powiedziałeś dużo obiektywnych informacji, obiektywnej prawdy, która potwierdza i w jedną, i w drugą stronę to, o czym się słyszy. Bo potwierdziłeś, że wcale łatwo nie jest, jest trudno, ale też wyprostowałeś to, że nie są prawdą rzeczy, że na przykład 47. Brygadę 3 razy odbudowywano, bo akurat tak nie było, bo masz z nimi bezpośredni kontakt, a szewronik jeden chętnie przytula. Także będę ich miał już kilka. Dzięki tobie. I wszystkim tym, którzy dotychczas przesyłali bez do mnie, tu szczególnie pozdrawiam Kozaka. U nas bahato. O, i wyrzuciło na sam koniec. Wyrzuciło na sam koniec Pawła. Trudno, już nie będziemy tutaj teraz szaleć. Więc moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.